11 września 2018 roku w Bydgoszczy odbyło się DBSS Forum F&A bez tajemnic. To pierwsza konferencja zorganizowana przez Fundację Pro Progressive, w której to tematyka finansów stanowiła główny temat do rozmów. Połączyliśmy ten temat zarówno z kwestiami czysto finansowymi, jak i technologicznymi, czyli wpletliśmy element robotyzacji, automatyzacji popularnego RPA do wszystkich dyskusji. Zobaczmy, jak to wydarzenie wyglądało. Pani prezes, cykl BSS Tour Poland po raz drugi zawitał do Bydgoszczy. Jest to cykl konferencji poświęconych nowoczesnym usługom dla biznesu oraz pokazujący atrakcyjność inwestycyjną polskich miast. Za pierwszym razem dotykaliśmy tematyki informatycznej i świata usług IT. Teraz, w roku 2018, wydarzenie przyciągnęło do Bydgoszczy finansistów i rozmowy finansowe. Skąd zainteresowanie branżą finansową i dlaczego ta branża powinna lokować się w Bydgoszczy? Rzeczywiście po raz kolejny gościmy Państwa z tą konferencją. Jesteśmy z tego niezmiernie zadowoleni. Rozpoczynaliśmy ten cykl od usług IT, ponieważ z tego sektora Bydgoszcz jest najbardziej znana. Jeżeli popatrzymy na statystyki, na ilość osób zatrudnionych w całej branży nowoczesnych usług dla biznesu, to IT u nas są dominujące. Patrząc z kolei na statystyki dotyczące studentów, absolwentów, widzimy ogromny potencjał miasta w zakresie właśnie usług księgowych, rozliczeniowych, ponieważ mamy odpowiednią ilość kadr, odpowiednio wykształconą. Doskonale rozwija się także rynek powierzchni biurowych i stwierdziliśmy, że musimy troszeczkę zdywersyfikować tą naszą lokalną specjalizację. Jesteśmy dumni z IT, chcielibyśmy, aby dalej się to rozwijało w mieście, ale chcielibyśmy pokazać także ten potencjał dla właśnie F&A. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Well, on my panel, I have four experts representing different organizations, starting from HFS Research to KPMG. We were trying to focus on the regional perspective as far as finance and accounting are concerned, and I think the conclusion that I have drawn from the panel discussion was that there is room, a lot of room for growth, but I think there are some challenges as well, and that, you know, the main challenge would be basically the talent or access to talent. Funkcja finansowa przechodzi metamorfozę. To nie jest już funkcja finansowa, czyli finanse i księgowość, którą znamy. To nie jest już tradycyjna funkcja, to jest funkcja, która zmienia się, aby sprostać wymaganiom biznesu. Biznesu, który w sposób bardzo dynamiczny zmienia się, tym samym model operacyjny musi podążać za tymi zmianami. What we're doing today was basically demonstrating a way for a use case of dealing with PDF forms, dealing with invoicing, and how to upload them quickly onto a web-based application or a server or any type of input application you have. We showed how you can scale that up quickly, build it without very little background in any sort of technical coding or anything like that, and we were able to demonstrate how precise, repeatable, and scalable it is as well. And that's a key feature of this tool, is the ability to scale. Another thing that we ended up looking at as well was the ability to bring in our prized MetaBot, a fantastic tool that can help companies deal with changing formats. One of the ones we looked at was looking at the OCR technology, which helps us deal with Citrix-based virtual machines. Or in this case, we're looking at TIFF files of old PDF forms, where we were able to automate the journey to deal with one form, and when we presented with another form with
the same data, but in a completely different structure and order. The Metabot was able to pick that up and make its own judgments on what's filled Metabot and completely automation with no input from a human being. Karel, it's very nice to welcome you to Poland, to Bydgoszcz, where we are happy to have you at the BSS Tour focused on finance services in Europe. You were participating in the discussion panel about F&A in Europe. How was the panel? I think the panel was quite exciting, to be honest. If you're looking at the four persons on stage, all four with kind of a bit of a different background, but in the end, unity in the conclusions on what the opportunity is for Europe in F&A, but as well for Poland, and the lessons learned as well on what the next steps are for Poland to actually make this work for you. So the panel itself, I thought, was great.